A to jest mój pies Leo. Rasa owczarek niemiecki. W zamyśle miał to być pies obronny. W praktyce musimy jeszcze z Leo sporo nad tym popracować. Leo całymi dniami dzielnie bronił domu głównie od saren, dzików i lisów. Ale kilkukrotnie zdarzyło mu się też odstraszyć zbłąkanych przechodniów, którzy chodzili po nieogrodzonej części działki i podejrzanie się rozglądali. W wolnym czasie Leo namiętnie oddawał się swojej pasji i robił to, co podobno robią psy, jak nie mają co robić. W związku z przeprowadzką, którą planowaliśmy na styczeń, postanowiłem zbudować dla Leo ocieploną budę, żeby mu w zimie nie zmarzła dupa, bo niestety nie było możliwości zapewnić mu na ten okres innego schronienia. Miałem trochę pozostałości po budowie, kilka palet, kantówek, wełnę, trochę membrany i folię, więc postanowiłem to wykorzystać właśnie na to przedsięwzięcie. Buda miała być na wypasie i nie kosztować dodatkowo dużo pieniędzy. Budżet, jaki na nią planowałem, to 500 zł, a zdradzę wam już teraz, że niestety nie udało mi się w nim zmieścić. Tym razem zacząłem od rozebrania palet, które mi zostały po budowie, żeby wiedzieć, ile czego mi zostało. Początkowo technika rozbijania palet była średnio efektywna, więc przy kolejnych paletach, zanim zacząłem stukać w nie młotkiem, wyginałem palety po skosie kilka razy w każdą stronę, żeby wstępnie poluzować zardzewiałe gwoździe. W taki sposób palety było znacznie łatwiej rozbijać i nie uszkadzałem materiału. Po rozbiciu palety posortowałem deski i policzyłem, ile czego mi zostało. Następnie wprowadziłem materiał do SketchUpa i zacząłem planować budę. Najpierw krótki research, jakich w ogóle rozmiarów powinna być taka buda i o czym muszę pamiętać przy planowaniu. Chwila zabawy z wujkiem Google i miałem już wstępny plan w głowie. Do planowania budy w SketchUpie miałem kilka podejść. Najpierw chciałem to zrobić totalnie na wypasie, zgodnie ze sztuką budowlaną domów szkieletowych. Przestrzenie wentylacyjne, oddychające przegrody itd. Ale stwierdziłem, że to przecież tylko buda, więc uznałem, że nie będę się aż tak z tym bawić. Kolejny projekt był już dużo prostszy. Buda wstępnie zaplanowana, więc zacząłem rozglądać się za materiałem. Porównałem oferty dwóch marketów budowlanych i zdecydowałem się na Castoramę. Mają tam większy wybór materiałów drewnopochodnych i lepsze ceny na płyty OSB. Wiem już co i jak, więc jedziemy na zakupy. I mamy przygotowane auto do transportu. Jak widzicie, tutaj pandeka rozłożona. Jedziemy kupić płyty OSB 11 albo 12. Zobaczymy, które będą tańsze i lepiej wychodzić. 1,5 metra na 2 metry. Wykładzimy PVC, jakiejś najtańszej, jakiś klej. Nauczymy się kleić, nigdy tego nie robiłem. Zobaczymy. Kolejna przygoda. Jedziemy na zakupy. Za chwilę widzimy się w sklepie. Zobaczyłem, jak wygląda materiał na żywo. Wybrałem boazerię sosnową za 46,29 za metr kwadratowy. Porozglądałem się jeszcze za deską tarasową, jak chciałbym zrobić jakiś fajny taras do budy. Wybrałem materiał, zamówiłem formatki z płyty 12 mm, kawałek wykładziny PVC oraz kilka innych bajerów. Tak, kupiłem trochę materiału w Castoramie. I zastanawiam się, czy w ogóle nie przejść z Lidla do Castoramy, bo jeśli chodzi o płytkę i o materiały takie drewnopochodne, to chyba mają dużo lepszy wybór. Nie jest tutaj najpiękniejsza, troszkę brudna, ale przynajmniej nie ma sęków wywalonych. Kupiłem też na podłogę i na dach wykładzinę PVC. Kilka różnych opcji było. Ja wybrałem taką, bo była najkorzystniejsza. Stosunek ceny do jakości, bo była jeszcze tańsza od niej, ale była strasznie cienka. Papier dosłownie. No i druga sprawa, że pierwszy raz będę kleił folię PVC. Później będę chciał w kolejnym projekcie wykorzystać też, więc przy okazji robienia budy się nauczę i zrobię tą folią płytę OSB na dachu i na podłodze. Klej do właśnie wykładzin powinien wystarczyć. Ja mam 3 metry kwadratowe, tu jest na 3,5. Taką szpachlę, niby ten klej się nakłada tą szpachelką.
folię mam grzewczą, więc kupiłem do folii grzewczej też najprostszy termostat i najtańszy, 45 zł. Plus dwa krokodylki. No i jeszcze musiałem kupić dwie paczki wkrętów, bo wszystko pozostałe te miałem i wziąłem 80. Może niepotrzebnie. A tutaj mamy... O, fuck. No właśnie. Tutaj mamy 4 x 45 mm do właśnie tej podbitki i do elewacji. No i jeszcze płyty na podłogę i na dach. Wycięte na wymiar w Castoramie, dwie płyty plus 4 cięcia, 127 zł. Na początku wyciąłem z kantówki 5 na 10 cm, dwie sztuki po 125 cm na całą długość płyty. Następnie odmierzyłem, ile dokładnie zostało między ustawionymi na swoich miejscach kantówkach i wyciąłem kolejne 3 sztuki na 73 cm długości. Najpierw skręciłem ramę zewnętrzną podłogi wkrętami 5 na 80. Następnie odmierzyłem połowę odległości między bocznymi kantówkami i w tym miejscu umieściłem kolejną kantówkę. W ten sposób powstały dwie komory gotowe do zaizolowania wełną. Sprawdziłem jeszcze na szybko sztywność całej konstrukcji i czy płyta za bardzo nie pracuje pod moim ciężarem. Już w takim stanie dla 40-kilogramowego psa spokojnie by to wystarczyło. A druga płyta dodatkowo usztywni podłogę, więc nie ma opcji, żeby się pod nim wyginała. Kolejnym krokiem było pomierzenie komór i wycięcie wełny tak, żeby idealnie do nich pasowała. Nie zakładałem sprzętu do takiej ilości cięć, poza tym robiłem to na zewnątrz, więc rękawiczki były wystarczające. Umieściłem wełnę w komorach tak, żeby nigdzie nie była za bardzo ściśnięta i zabrałem się za przykręcanie górnej części podłogi, żeby jak najszybciej zamknąć ten etap, za którym zresztą nie przepadam. Kolejną warstwą sandwicha był podkład podłogowy, którego mi trochę zostało, oraz folia grzewcza, którą położyłem na nim. Przymierzyłem jeszcze folię grzewczą przed zainstalowaniem podkładu, następnie przykleiłem taśmę dwustronną po krawędziach podłogi. Ustawiłem i przykleiłem podkład, docisnąłem od góry, żeby lepiej złapał taśmy. Gdy podkład był już na swoim miejscu, wyciąłem go po krawędziach podłogi nożykiem tapicerskim. Przygotowałem folię grzewczą, ucinając jej nadmiar w wyznaczonych do tego miejscach od poziomicy. Przyłożyłem folię do podłogi i odrysowałem ją na podkładzie. Następnie powycinałem w podkładzie miejsca na taśmę samowulkanizującą, którą uszczelniałem folię grzewczą. Przykleiłem też kolejne paski taśmy samoprzylepnej, żeby folia grzewcza się nie przesuwała podczas montażu kolejnych elementów. Następnie przykleiłem folię w górnej części oraz zacząłem podpinać przewody. Sztywny przewód pięciożyłowy średnio nadawał się do tego celu, więc naciąłem kawałek izolacji i rozerwałem przewód na pojedyncze żyły. Gdy miałem to już gotowe, zarobiłem końcówki przewodów krokodylkami za pomocą narzędzi, które miałem dostępne. Następnie połączyłem krokodylki z folią, kombinerkami i młotkiem. Kawałkami taśmy samowulkanizującej zakleiłem zarobione końcówki folii, żeby uszczelnić to połączenie. Później przykręciłem przewody razem z czujnikiem do termostatu. Drugą końcówkę przewodu prowizorycznie połączyłem z wtyczką, żeby sprawdzić, czy folia działa. Folia działała, więc mogłem zabrać się za składanie podłogi. Pomierzyłem, w którym miejscu wychodzi przewód, przeniosłem to na płytę, która ma być od zewnątrz i wyciąłem otwór wiertłem piórowym. Przyłożyłem płytę, jak okazało się, że wszystko gra, przykręciłem ją po krawędziach do reszty podłogi. Na koniec przymierzyłem psa do podłogi i miałem wrażenie, że ta buda może być trochę dla niego za mała. Takie samo wrażenie miałem, jak budowałem dom i stawałem na gotowej podłodze nad gruntem. A film na ten temat możesz zobaczyć właśnie tutaj.